tej manii. O kur! Jak się przestraszyłem! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Fallout 3. Od razu na start zaczynamy od najciekawszej rzeczy, a mianowicie wielkie podziękowania dla Oli za to, że wzięła udział w naszej mini ankietce odnośnie tego, czy podoba ci się odcinek z przecięciami, czy pełna eksploracja świata. Jako jedyna wzięła udział, więc wygrała. Eksploracja będzie pełna. Olu, jak powiedziałem, myślę całusy, o ile mam nadzieję, że ty nie jesteś trolem i twój profil nie zarządza jakiś koleś, tylko jesteś dziewczyną, prawda? Tak dla jasności. Oczywiście to był żart. I kolejna rzecz. Wielka pomoc poleciała w komentarzach pod ostatnim filmikiem od Konrada Mendy, który mi dostarczył wiele informacji odnośnie tego, co mamy teraz zrobić. I on w tej chwili zmienił nasze plany. Mieliśmy wysadzić w pizdu naszą megatonę, a jednak on znalazł jeden element, który mógłby się nam przydać. A mianowicie... Co to? Czekaj, bo mi chyba przeszkadzają. A kto przyszedł? Mamy jeszcze jeden, mam pocisk. Trzeba zmienić na pistola. Chodź, kolego. Ups, pomyliłem przyciski. Co jest? V, kurde, mi się myli. Z takiej odległości 70%. Zdziwił mi się, gdybym kurde zeznął jeszcze. Naładuj, naładuj. No jeszcze raz, chyba że przeładowujesz. Jak ty kurde... Dobra, jest. 13 PD. Zapomniałem, że one nie mają nic w dropie. Dobra, mamy jedną rzecz do zrobienia. Iść do Megatony, do kobiety zwaną Moirą. Troszkę rzeczy w ogóle już się dowiedziałem na ten temat, że nawet jebnąłem, bo tutaj nie ma kolesia od Megatony, żeby rozpierdzielić, tylko jest całkowicie w przeciwnym kierunku. Dlatego w ogóle, wskałem zadanie i całkowicie w innym kierunku trzeba zasuwać. Ale dobra, zwiedziliśmy trochę świata. Zadanie, mapa świata, Megatona. Z tego co wiem, mam nam dostarczyć mnóstwo rzeczy. Psycho przestaje działać. Okej. Mnóstwo rzeczy, które nam pomogą w dalszej rozgrywce. A mianowicie, mamy pomóc jej w stworzeniu książki o przetrwaniu. Znalezienie jej nie powinno być trudne z tego względu, że ona ma przed sklepem kadłub samolotu. To jest końcówka. O, supply, to jest tutaj. To jest kadłub samolotu. Kim ty jesteś? No, przestań się uśmiechać. On gadał, nie nucił sobie. Jak nie my kurwa zasuwał. Dobra. Ona jest w składzie przy kreterze. Pamiętam, ja tutaj byłem całem w ogóle przy niej. Dobra. Tak z ciekawości w ogóle. Niech powie. I haven't seen one of you for years. Good to meet you. I'm Moira Brown. I run Craterside Supply. But what I really do is mostly tinkering and research. Say, I'm working on a book about the wasteland. Oh, then watch that. It'd be great to have the foreword by a vault dweller. Help me out, would you? Z tego co wiem, są trzy rozdziały. Po trzy zadania. I trzeba jej pomóc. A później wysadzimy Megatonę. Great. Just tell me what it's like to live underground all your life, or to come outside for the first time, or whatever strikes your fancy. To był raj, bez strachu, bez problemu, bez kłótni, dopóki tata nie odszedł. Na zewnątrz jest niesamowicie. W głównym pomieszczeniu nie... Dobrze! Mamy niebo, nie ma sufitu. Takie nawiązanie żartem, bardzo dobre. I jestem ambasadorem Uzdopi, znany jako Krypta 101, złóż pokon Hamie. Nie, wydaje się przyjazna. Ha, yeah, you wouldn't imagine how hard it is to replace that big light bulb up there too. That's great for a forward. Open with a joke and all that. Here, take the suit.
Something tells me you might. Właśnie, maybe nam dać kombinezon. In fact, want to help me with the research? I can pay you, and it'll be fun. Krypty. Ten co mieliśmy, go zapewne jest nowy. Trzeba jej pomóc. It's a dangerous place out there in the wastes, right? People could really use a compilation of good advice, like a wasteland survival guide. For that, I need an assistant to test my theory. Z tego co wiem, mamy właśnie być. Wouldn't want anyone to get hurt because of a królikiem doświadczalnym. Nobody's ever happy when that happens. No, then they just yell a lot at me with mean words. Tak dla was ciekawości, w oryginalnym dubbingu polskim jej głosu użycza Tamara Arciuk. To jest żona kurde, jak on się nazywał? Jeśli oglądaliście film Bogowie, z tym to historia tego lekarza polskiego, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, lekarza, no, to ten główny aktor, to on występował w serialu Niania i on był jej żoną. Coś powieszałem, nieważne. Dobra, pomogę ci z tym patrycznikiem. Alright then. Now I think the first chapter will have to be about surviving day-to-day dangers. Things like where it is and isn't safe to find food, the dangers of radiation, and how to avoid and even profit from dangerous landmines. Ooh, sounds like fun, doesn't it? Which do you want to do first? Pierwszy rozdział, właśnie mówiłem. Trzy rzeczy. Z minami mieliśmy do czynienia już. Landmines are one of the few dangers out there that you can profit from. Disarm one before it blows, and you can sell it for plenty of caps. I've heard stories about a ghost town that's just full of mines. Traders just call the place Minefield. Śniedzie. Sounds like the place for some field work. Get in there, get back, and tell me all about it. And could you bring back a mine for my studies? Czyli będziemy retorykę robić? Chyba tak. What better reward for avoiding explosives than to pay you with explosives? Frag grenades, in this case. I got a pretty good haul of them recently. And if you bring me back something to study, maybe I can make some modifications for you. Nothing like tinkering with a live mine, right? Oczywiście! Dobra, trzeba iść. Oh, don't worry. No one ever goes there because they say it's a ghost town. And since ghosts don't exist, you can just focus on the landmines. W tej grze wszystko możliwe. There's a playground in the middle of town. Reach that point and come back, and I'm sure you'll have some stories to tell. No, znacznie napię. Chyba ona mi więcej nic nie powie, więc przydałoby się iść. Tak jak się spodziewałem. Tobie trzeba coś sprzedać. Anyway. Nie. Czekaj. I appreciate the landmine, but there's just no way you could have gotten to Minefield and back already. I mean, it's got to take at least a day. Dobra, czy nie możemy szukać? O. Kilka rzeczy trzeba sprzedać. To jest mój aparat niepotrzebny. Helm skrypt zostaje. Grabin ten słabszy. No niewiele, ale jest. To sprzedamy go. Karton papierosów. Kij baseballowy, nie wiem czy przyda, ale jest dobry na razie. Loftka. To są jakieś pociski do broni. Med X-y. Odporność obrana? Coś takiego. Milonka, mina, miotacz ognia, błotniak, mięso, muto. Odlot. Nim to znaczy PA plus 30. I to jest to, co od niej dostałem. To jest drogie. Waga jest mniejsza, więc można byłoby sprzedać. Co na to? Wiem, że się zgodzicie. I to trzeba zostawić. To zostajemy, bo to się przyda. To jest 21,45. Wiem, że dużo waży, ale
Warto wykorzystać. I w ogóle pistolet jeden, drugi. Połowę ceny mi dają, z tego co widzę. Prawie. Gorszy trzeba oddać. Pięściarstwo ilustrowane. Te strzałki. Chociaż one będą mogły być przydatne później, jakieś broń na pewno będzie. Zakładam. Ten pętyna. Nie idę, żeby w ogóle coś do czego by była przydatna. Światło kontrolne. I łaposzpona. Mam nadzieję, że nic nie będzie. Chociaż nie. Zostawię to. Wy mi powiecie, czy do czegoś to jest potrzebne, czy nie. Mam nadzieję, że pokaże się jakby niepotrzebne i będzie można to sprzedać. Jak będzie inaczej, dajcie mi znać. Okej, coś dla mnie. Ona ma. Łowca burz, nie. Potrzebuję jakieś pociski. Naboje. Do magnuma. 3-4, mina odłamkowa. Ogniwo. Przewodnik. Zaryzykuję, kupię 2. Dobra. Good hunting. Sprawdźmy, co to jest za ten poradnik jakiś. Przewodnik. Nic! Cudownie, kupiłem bezużyteczną rzecz od niej. Ej, nie mogę nic sprzedać? Ha! Dobra, szybko pogadaj i spadamy. O, jest, dobra, znalazłem przycisk. Gdzie to są... Przewodnik kupiłem i sprzedam za bezcen. Dobra, zatwierdź X. Good hunting. Idziemy do tego pola minowego, tylko gdzie to jest? Data. Zadania. Podręcznik przetrwania. Dawaj mi mapę. Dalej na nogach zasuwamy. Oj, trzeba będzie wychodzić z tej megatony. Powiedz, że to nie jest tak daleko, jak bym się spodziewał. Już patrzę w ogóle, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć. Czyli przed wami broni. Kilka pocisków mamy w ogóle w ekwipunku. Nie powinno być aż tak źle. To miasto zwiedziliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że nic trudnego, nic złego nas nie spotka. To widziałem. Przez to barbecue trzeba w ogóle przejść. W ogóle ciekawe pejzaże dookoła jest. Tylko szkoda, że w ogóle w tych samochodach nie ma w ogóle takich elementów, gdzie można wejść. Wiadomość, wiadomość, silnik! Zresztą w ogóle z drugiej strony. Ciągnij silnik do megatonu, nie? Albo w ogóle znaleźć samochód, który można się poruszać. To byłby patent. Szkoła w Springvale. Nie zbaczamy z zadania głównego. Daj już w ogóle zboczem, bo miałem rozsadzić ten grajdołek cały. Steampaka. Mogliśmy kupić steampaki! Nie wiem, w ogóle nie wystarczy teraz Steampack 1, żeby się jakby uzdrowić, ale okej. Mapa. Jak ja tędy przejdę, bo ja z drugiej strony. Tam jest przejście niby jakieś. O! Krotoszczury.
Nie będę atakował, bo to wiadomo, będzie tylko samo mięso. Wow, to mnie atakuje. Ale... Nie sięga. O kurde. Jednak da się spaść. I to boli. W ogóle pierwszy raz muszę sprawdzić, jak działają te wszystkie pierdoły odnośnie New Delechemii, ale... Bo to nam PW daje 63 życia. PW 5, ale Radiane 2. Niby nam informacje dają tutaj gdzieś. Dane. Tutaj. Aktywnych zadaniach. Radio, nie. Gdzie mam w ogóle... Tu są statystyki. O, i tu jest radioaktywność gdzieś. I mamy 183. Czyli dużo mnie brakuje. Więc możemy sobie świadomie w ogóle już teraz zapakować. Podrawka, nuka, cola daje więcej. Aha, z Coca-Coli kapsle przychodzą. Też dobry patent. Dobry patent będzie, jeżeli chyba później to zadanie dla radioaktywności zrobimy właśnie wchodząc do wody. Albo jedząc dużo żarcia. Tego typu. 600 jednostek. Mapa. Nie o tyle wygląda, że to jest jakby ghost town, ale to bardziej jest jakby jakaś kolejka górska, która się zatrzymała w połowie, bo nie wiem, coś się dopadło. Albo ten... O kurde, czekaj, to może być... To może być szybkie. Już nie dał rady wyskoczyć. Mam nadzieję, że już nic ciekawego, znaczy zbędnego nas nie spotka. Bo jednak atakować takie gówno... Nie uśmiecha mi się. Tylko brakuje mi tej malutkiej minimapki. Tam jest jakaś pszczoła. I przeuważyła nas! Jakie to duże! Ej, ja gdzie nie mam spodni? Albo sprzedałem? O kurde, totalnie zapomniałem. Itemy. Ubierz jakieś ciuchy, panienko. Aha, uzbrojenie jest tutaj, ubiór. Kurde. 21,45. To mogliśmy sprzedać... To? A, tego nie mogę założyć, okej. Okay. Teraz się ubrałem przynajmniej. Czyli po prostu spadłem i dlatego tak straciłem dużo HP. Mapa. Jeszcze trochę. Dookoła w ogóle na kompasie coś jest. Coś tam do mnie raczkuje. A tam jest pokazane dopiero. To nie będziemy się bawić w to. Tam idą jakieś ludzie. Albo góle. Wszystko możliwe. Ja myślałem, że to są pociągi rozwalone, to są kurde autostrady. Wow! Bandyta. Jaki zes! Jaki hedzior! Ha!
Zaatakowałaś mnie. To był twój problem. Niepotrzebnie. Klucz do kół. Czy jest potrzebna waga 15? Nie. Nie warto w ogóle inwestować w to. Jeszcze kawałeczek. Rzadko, że w ogóle się zgodziłem na to. Mam nadzieję, że w ogóle po wykonaniu tego całego zadania w ogóle z tym przetrwaniem będziemy mogli dalej wysadzić megatonę. Mamy zrobaczek. Jeszcze troszeczkę. O, radioaktywność, ale w ogóle czemu mi to padło? Przez wiatr? Złomowisko. Nie. Dobra, przeżyłem. Zakładam, że coś tu będzie. I radioaktywność wzrośnie mi do 300. Opary. A wiecie, od oparów nie rośnie mi w ogóle toksyczność. Gdzie jest to pole minowe? Jeszcze kawałeczek. Ja już się boję w ogóle, co to będzie. Chociaż z drugiej strony, rozbroić taką jedną. A wiecie co, ja bym chciał w ogóle tym spalić to wszystko. Będę chyba taka kolejka w ogóle tych min do rozwalenia. Co to jest? Kurde, myślałem, że to jakieś ta kropka w ogóle jakby się przesuwała, jakaś, nie wiem, wichura, jakaś tromba powietrzna, to w ogóle mój wskaźnik. I tutaj ma być niby w cholerę tych min. Nigdzie nic nie widzę. Może jest to? Nie, to jest opona. Patrzaj wszędzie. O, jest mina. Okej. Tyle? Przynieś Mojże minę. Ja muszę kolejny na plac zabaw iść? Czy nie mogę tej dostarczyć w ogóle wcześniejszej? Co teraz zebrałem? Widzę kolejną. Tej mani. O kur! Jak się przestraszyłem! Dobre! Tu jest plac zabaw. Jest mina. Ej, ktoś strzela. Ej! O kurwa, tam jest jakiś szel. Nie. Uff! Co to było? To jest koleś? Snajper? Tak, jakby. Sprawdźmy, czego można go zabić. Chyba tak to nie działa. Dwa zezy. Dobra. Plac zabaw. Ja może do tej tego... Wybierzcie ten plac... Mogłem gdziekolwiek w dupę pójść, wziąć minę i w tym miejscu tylko przyjść i się pokazać. Zajebiście ambitne.
Jak to ja rozbroiłem? Aha, na szybko wystarczy! Ale nic nie proste. Lepszej misji nie widziałem. Cześć, dupę, za co? Dobra. Przechodzimy do miasta. Mapa. Banalnej misji jeszcze nie widziałem. O kurde. Trochę nam mnie wszystko zeszło. O kurde, ten nie wejdę. I co byśmy wzięli kolejnym razem? Żarełko czy radioaktywność? Ja bym stawiał na radioaktywność, bo to jest ciekawe. Ale według mnie zróbmy tak. Wszystko zależy od was. Wpiszcie w komentarzach, ewentualnie na Facebooku, bo ten nawet Ola. Ola głównie się udziela na Facebooku. Więc przyjmę tą i tą odpowiedź, jeżeli wybierzecie, czy będziemy w ogóle napromieniowani w kolejnym odcinku, czy pójdziemy po żywność. How are those hot little potatoes? Because, you know, they're on the ground like potatoes. And hot because, they, explode. Aha. Mam już. My very own landmine! Oh, just what I've always wanted. Well, always since I sent you out on this anyway. Now, tell me all about it. What was it like going through there? Idziesz, klikasz dwa razy, ej, i tyle. Czekaj, po prostu. Aha, czyli powiedzieć prawdę, czy nie? Po prostu skaczę potem, dobre, nieważne. Snajper. Not quite as much of a ghost town as they say, is it? Good work staying calm and collected under pressure. It'll be a great example for the book. I know you may not want to see any more explosives for a while, but obviously you know your way around them. Have a couple rainy day toys of mine. And looking at this landmine, it gives me an idea. It's a terrible device that does terrible things, of mina odłamkowa. But it's easy to make your own, too. Granat odłamkowa i mina będzie odłamkowa. Mina kapslowa, o, jeszcze lepiej. Dobra. Chętnie zajmę się badaniem pierwszego rozdziału. I've got to see how safe it is to scavenge food from one of those huge stores out. Well, but come back soon and help out. It's for an important cause. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Od was zależy, co będzie w następnym odcinku, także zapraszam do komentowania, do lajkowania. Zamknij się! I zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Ten murzyn w ogóle tak samo. Okay.